Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności radiowej jedynki. Michał Koźlik. Trzeci etap łagodzenia ograniczeń związanych z koronawirusem rozpoczęty. Wkrótce będą też zmiany w organizacji szpitali zajmujących się zakażonymi. Trwają obchody setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. O papieżu pamiętają Polacy w kraju i za granicą. W aktualnościach też o wynalazku polskich inżynierów. Specjalny hełm będzie wspierać oddychanie u chorych na COVID-19. Otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także restauracje, kawiarnie i bary. Więcej osób może jeździć komunikacją miejską i trenować na stadionach. Rozpoczął się trzeci etap odmrażania gospodarki. Z kolei od 1 czerwca szpitale jednoimienne, czyli zajmujące się tymczasowo tylko osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, będą przywracane do normalnej pracy. Jak zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, powrót do funkcjonowania sprzed epidemii rozpocznie się w tych placówkach, gdzie jest najmniej nowych zakażeń i nowych pacjentów. Joanna Stankiewicz. Na 11 tysięcy łóżek w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych jest leczonych 2200 pacjentów. Są województwa, gdzie w szpitalach hospitalizowanych jest kilkunastu chorych z koronawirusem, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. W Lubuskim na 200 łóżek jest dwóch pacjentów, w warmińsko-mazurskim na 170 blisko łóżek jest 17 pacjentów. Dlatego w województwach, gdzie jest najmniej zakażonych koronawirusem, od 1 czerwca szpitale jednoimienne sukcesywnie będą przywracane do normalnego funkcjonowania, dodał szef resortu zdrowia. Ważniejsze już jest teraz, żeby one wracały jak najszybciej do normalnego funkcjonowania, żeby pacjenci mogli mieć diagnostykę, profilaktyczne badania, operacje planowe. Minister zaznaczył, że powrót do normalnego funkcjonowania nie oznacza likwidacji tej sieci szpitali. Pozostają oczywiście oddziały zakaźne, gdzie jest jeszcze sporo wolnych łóżek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.